Witam Was serdecznie na moim warsztacie. A dzisiaj taki silnik od odkurzacza. Będzie trochę mosiądzu chyba, aluminium. Mam nadzieję, że miedzi. Waga na stół. Sprawdzimy sobie, ile waży. No, jest taki w miarę ciężki. I biorę się za rozbiórkę. Waga włączona, po złotówce standardowo. Gram, co daje nam złoty 88 zł. Mam nadzieję, że po rozbiórce troszkę ten wynik przebijemy. No i dobra, bierzemy się za rozbieranie. Klucz 10, śrubokręt. Blokujemy. Obraca nam się wirnik, a więc niestety musimy spróbować podejść go od drugiej strony jakoś. Nie miałem jak tego chwycić, niczym tam podejść, a więc zbiłem śrubokręt między osłonę a komutator. No i śruba się ruszyła. Pierwszy raz miałem taki przypadek, że wirnik mi się okręca tu z przodu i nie ma jak tego wykręcić, ale poszło. Zbijamy tą osłonę i za chwilę kręcimy dalej. No i wirnik wyciągnięty. Ostatnio znalazłem fajny sposób na wirniki, ale to najpierw muszę sam przetestować, a później, jeżeli faktycznie to się uda, to Wam pokażę. Wirnik na razie tam i wydubujemy to dalej.
Silnik rozebrany, trochę miedzi, kawałeczek aluminium i stal razem z wirnikiem. I jeszcze muszę odzyskać, bo jest troszkę mosiądzu. Dobra, silnik rozebrany, mosiądzu było tylko tyle. Mosiądz leci do mosiądzu, żeby już tutaj nie kombinować. Złotóweczka, jedziemy ze stalą. Jeżeli chodzi o mosiądz, to szczotki wszystko było stalowe. A więc taka jest pierwsza bieda, ale jest chociaż miedź, a nie aluminium. Mamy kilo 162 gramy, co daje nam złoty 16. Już jest dobrze. Wirnik. Wirnik złoty 50, co daje nam 63 grosze. Już jesteśmy prawie na zwrocie. Alu na tą chwilę 6,10, co nam daje 29 groszy. 2,08. No i została nam tylko miedziucha. Miedź w miksie 126 gram, miedź w miksie 32,30, co daje nam 4,07. Dodajemy 6,15, a przypominam, że zaczynaliśmy od złoty 88. A więc chwila zabawy, a ponad 4 złote do przodu. Kupiłem nowe nożyce do cięcia drutu, co dzisiaj pokazałem i je użyłem. Jakieś chińskie, takie najtańsze, KMT Tools. Bardzo fajnie poradziły sobie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że będą się sprawdzać i będę ich używał. Nie reklamuję, tylko pokazuję. Pewnie ci, co oglądają częściej, zauważyli coś takiego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego wieczoru. Na razie. Cześć.